Dzień dobry, witam serdecznie. Piotr Nisztor, oglądają Państwo Rozmowę Ściśle Jawną, a dziś moim i Państwa gościem jest Piotr Kaleta, wiceszef Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, poseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry, panie pośle. Kłaniam się, dzień dobry Państwu, czy dobry wieczór Państwu. Witam pana redaktora. Reset. Ostatni odcinek serialu Reset autorstwa redaktora Rachonia i profesora Cęckiewicza ujawnił to, co z polskim wojskiem robiła Platforma Obywatelska i PSL. Obrona na linii Wisły to był plan, który został podpisany przez ministra obrony narodowej w rządzie Donalda Tuska, Bogdana Klicha. Co to oznaczało de facto? Oznaczało to de facto całkowitą bezbronność naszej ojczyzny. Ponieważ, proszę państwa, my o tym, że Tusk i jego ekipa, jego ta cała formacja, ta obrzydliwa formacja wyrzuciła jednostki nasze, jednostki frontowe, liniowe, które wyrzuciła na zachód naszej ojczyzny, to już wszyscy wiemy. Ale teraz wyobraźmy sobie, bo to wystarczy spojrzeć na kwestię z bardzo prostym rozumowaniem. Zakładamy, że Sowieci, że banda łobuzów wchodzi na naszą wschodnią, część naszej ojczyzny. Grabieże, mordowanie wchodzą jak w masło. Ludność cywilna zostaje bez jakiegokolwiek zabezpieczenia. Ale spójrzmy na to także od strony militarnej. Wszystkie jednostki, które teoretycznie powinny pójść do kontrataku, znajdują się po zachodniej stronie Wisły. Co to oznacza? To oznacza, że strategiczne przejście naszych jednostek, które mogłyby ruszyć na wroga, mogłyby ruszyć po to, żeby odbić naszą wschodnią część, pomóc tym wschodnim terenom, w którym się znajduje, w którym się wtedy by cała sytuacja rozgrywała, one muszą przejść przez Wisłę. One muszą przejść przez rzekę, która jest skonstruowana, zbudowana w taki sposób, że przechodzimy przez mosty. Co Sowieci robią? Oni po prostu tylko doprowadzają do takiej sytuacji, że eliminują właśnie przeprawy przez Wisłę i znowu jesteśmy totalnie bezbronni. Możemy opierać się tylko i wyłącznie na lotnictwie. Ale panie pośle, tylko że likwidacja jednostek następowała już po objęciu przez Donalda Tuska teki premiera i kiedy Bogdan Klich został ministrem obrony narodowej. Plan jest z 2011 roku. Zresztą, co ciekawe, on został podpisany praktycznie tuż przed odejściem Bogdana Klicha ze stanowiska ministra obrony narodowej. No, czyli on był de facto konsekwencją tego, co zrobiono wcześniej. Ale proszę zwrócić uwagę, że reset pokazał jedną rzecz, że nie to, że my pozostawiliśmy wschodnią część, tylko my całą naszą ojczyznę pozostawiliśmy bezbronną. Pod względem taktycznym, wojskowym ona była bezbronna. To jest coś tak obrzydliwe, to jest tak coś okropnego, że to się po prostu w głowie nie mieści. Czyli można powiedzieć, że pod rządami tych ludzi my nie mieliśmy sojuszników w NATO, nie współdziałaliśmy tak jak o sojusznik Paktu Północnoatlantyckiego, tylko my żeśmy prowadzili jakąś przedziwną własną politykę klękania przed Sowietami, uspokajania ich, ugłaskawywania ich. To było coś absolutnie okropnego i jeszcze dzisiaj ci ludzie mają czelność mówić, że my doprowadzamy do jakichś sytuacji, które zagrażają naszemu bezpieczeństwu. To jest coś tak okropnego, obrzydliwego, że to utwierdza nas wszystkich, utwierdza mnie, myślę, że także pana redaktora w przekonaniu, jak ważne jest to, że powstała komisja do spraw wpływów sowieckich. Ponieważ ale, to, co panie pokazuje pośle, o tej komisji to za chwilę, bo jeszcze chciałem pana zapytać o coś, co również w tym odcinku serialu Reset się pojawiło. Pisma, notatki z działalności generała Bogusława Packa, wówczas rektora Akademii Obrony Narodowej, który chciał nawiązać współpracę z Akademią Sztabu Generalnego Federacji Rosyjskiej. Mało tego, chciał, aby generał Makarow, który był szefem wówczas Sztabu Armii Rosyjskiej, był wykładowcą Polskiej Akademii. Panie redaktorze, ja jestem prostym człowiekiem i czasami rzeczywiście jak słyszę takie sformułowania, to mnie po prostu szlak trafia. Pytanie powinno być, po jaką cholerę? Po jaką cholerę ten człowiek się chciał spotykać z naszym potencjalnym wrogiem, z największym zagrożeniem, żeby jeszcze ten człowiek przyjeżdżał i nas tutaj czegoś uczył, pouczał? To jest pewien związek takich pewnych konkretnych myśli. Po pierwsze, niczego by nas nie nauczył. Po drugie, było to totalne upokorzenie, że Sowieta, że Rusek przyjeżdża do pewnej klasycznej czy sztandarowej polskiej uczelni, gdzie się uczy elita polskiej armii i on tam ma robić jakieś wykłady, to jest naplucie w twarz polskim oficerem i przyszłym polskim oficerom. To jest coś absolutnie haniebnego, że my wroga prosimy o to,
żeby on w jakiś sposób zafunkcjonował właśnie w tym obszarze polskiej obronności. Ale jest jeszcze kwestia tej umowy. Przecież to żywcem wyjęte niemal z PRL, bo tam wtedy polskie uczelnie miały umowy właśnie z rosyjskimi czy sowieckimi wówczas uczelniami, a polscy oficerowie właśnie wyjeżdżali na studia do Moskwy. Zresztą generał Cieniuch, którego podpis widnieje pod tym planem ataku, de facto pozostawienia podczas ataku rosyjskiego całej wschodniej Polski bez żadnych żołnierzy, bez żadnej walki de facto oddanej, on był wówczas szefem sztabu generalnego. No i teraz pytanie, na ile te wcześniejsze historie, życiorysy właśnie związane ze szkoleniem w Moskwie, z tą współpracą z Sowietami, bo przecież w życiorysie generała Bogusława Packa również znajduje się Wojskowa Służba Wewnętrzna, czyli PRL-owski kontrwywiad wojskowy i 1 stycznia 1990 roku, gdy obronił swój doktorat. Więc no, pytanie, czy to wszystko ma związek, bo może to przypadek. Jak się okazuje, panie redaktorze, człowiek może wyjść z komuny, ale komuna nigdy nie wyjdzie z niego. I tu mamy taki klasyczny przykład właśnie chyba takiego właśnie postępowania, że ktoś, który przesiąknie pewnymi ideami, trudno to nazwać może ideami, ale no po prostu jakimś funkcjonowaniem, on nigdy się z tego nie wyzbywa. I teraz chyba to jest coś absolutnie oczywistego, że gołym okiem widzimy, po dokumentach, które ujawnia program Reset, w jakich rękach była polska armia, w jakich rękach było polskie bezpieczeństwo. A przypomnijmy sobie, to teraz może trzeba trochę może w to polityki włączyć, jaki był lament, że to Antoni Macierewicz, jak jest ówczesny minister obrony narodowej, później Mariusz Błaszczak, poganiali właśnie oficerów, którzy się do tego nie nadawali, bo oni byli tym przysiąknięci. I właśnie po to jest to wszystko, co robi rząd Prawa i Sprawiedliwości, żeby odsunąć osoby, które nie mają pomysłu na to, żeby się zmienić, którzy nie mają chęci na to, żeby zmienić swoje funkcjonowanie, nie tylko w obszarze wojskowym, ale także innym, żeby zawsze, żeby już od teraz mogli wchodzić do polskich służb, do polskich struktur, do polskich służb specjalnych, wojskowych i tak dalej, ludzie, którzy kochają po prostu ojczyznę. To jest niezwykle ważne, żeby właśnie odbudować morale i takie podejście właściwe, prawdziwe, takie polskie, właśnie do funkcjonowania naszej armii. No, jeśli chodzi o kwestię komisji, o której pan zaczął mówić, no to dopiero chyba wszystko wskazuje na to, że ta komisja ruszy pełną parą po wyborach. Ale ona musi ruszyć. To już nie jest istotne, panie redaktorze, kiedy ona ruszy. Bo tutaj bardzo wiele osób podnosiło, że ona ma mieć charakter polityczny, polowania na Tuska i tak dalej, i tak dalej. Nie! To ma być komisja, która po prostu postawi tych wszystkich ludzi w prawdzie. Ona pokaże prawdziwe oblicze tych osób. A zwróćmy uwagę, że przecież i pan Rachoń, i pan Centkiewicz, oni dotykają tylko wierzchołka góry lodowej. Oni przecież nie mogą wejść w dokumenty, które są niejawne, które są tajne, które trzeba będzie odtajnić i pokazać, jakie jeszcze, kolokwialnie mówiąc, kwiatki tam siedzą. Ale jeżeli my już w tej chwili widzimy, jak ci ludzie podchodzili do Sowietów, w jaki sposób, to cała i formacja polityczna, i generalicja, no to włosy na głowie się jeżą. No właśnie, Rosja miała być strategicznym partnerem. Tam jest nawet taki plan strategicznego partnerstwa, o czym mówił profesor Cęckiewicz. Jak można było w 2012 roku myśleć o Rosji jako strategicznym partnerze? No można było, bo tylko to trzeba wniknąć w głowy ludzi, którzy nami wtedy zarządzali. Bo dla mnie to jest po prostu zdrada stanu, to jest zdrada polskich interesów. Jeżeli ktoś nie dostrzegał po tym wszystkim, co się dzieje, jakim zagrożeniem dla świata jest Rosja, jakim zawsze była i nasze nieszczęście polega na tym, że my musimy z nimi graniczyć, no to rzeczywiście to już trzeba być człowiekiem, który niestety nie myśli w kategoriach polskiego interesu. Ja byłbym w stanie to zrozumieć, że ktoś jest taki, który chodzi po ulicy, ktoś, kto ma nie po kolei w głowie, ale jeżeli to są osoby, które zarządzają naszą ojczyzną, no to już to trzeba wszystko do szpiku kości wyjaśnić. Ja bardzo bym chciał się dowiedzieć. Ja bardzo bym chciał ocenić to, że ta komisja przedstawi raport, który pokazuje, że to był jakiś zbieg nieszczęśliwych wypadków, złych analiz. Ale wszystko na to wskazuje, że ważniejsze było haratanie w gałę niż to, żeby grać po stronie interesów Polski, żeby dbać o interesy Polski. To niestety
jest pytanie, które zadaje pan redaktor, nie do mnie, bo to jest dla mnie coś obrzydliwego, że ktoś mógłby znaleźć jakieś ważniejsze klimaty, ważniejsze tematy czy ważniejsze posunięcia niż to, żeby garściami czerpać wszystko to, co powinno iść do naszej ojczyzny. Jak najlepsze i jak najbardziej korzystne. No właśnie, pytanie te, o to strategiczne partnerstwo to na pewno pytanie do Donalda Tuska. Jak na razie na te pytania odpowiedzieć nie chcę. Czy w pana ocenie jest szansa na to, żeby lider Platformy Obywatelskiej odniósł się do tych kwestii, podobnie jak ci, których podpisy znajdują się na tym planie mającym być dowodem na to, że Polska miała bronić się na linii Wisły za rządów Platformy i PSL-u? Pytanie jest jeszcze jedno, panie redaktorze. Można by było sobie postawić je retoryczne. To po co wchodziliśmy do NATO? Po co wchodziliśmy do Unii Europejskiej, jeżeli mieliśmy rządy w Polsce takie, które klękały przed Sowietami? Czyli klękały przed innymi osobami, przed innymi nacjami, które były dla nas zagrożeniem, a przecież te właśnie te pakty międzynarodowe powstały po to, żeby być przeciwwagą dla Sowietów. Panie pośle, ale nie wiem, czy pan pamięta, że to był czas, kiedy wręcz mówiono, oczywiście bardzo ogólnie, a może by Rosja wstąpiła do NATO? Ja to wszystko sobie przypominam, ale żaden logicznie, podkreślam, logicznie myślący człowiek nie brał tych rzeczy na poważnie, ponieważ wystarczy tylko spojrzeć na historię i popatrzeć na to, kogo my mamy po naszej wschodniej granicy. To naprawdę nie potrzeba wielkich światłych umysłów, żeby przewidzieć, co Sowieci mogą zrobić, jaki to jest charakter, jacy to są ludzie. A mieliśmy takich ludzi u władzy, którzy właśnie jak gdyby o tym zapominali. Nie chcieli tego dostrzegać, nie chcieli to widzieć. A pytanie, czy Donald Tusk na to odpowie? Panie redaktorze, przecież to jest bardzo prosta sprawa. Jeżeli cokolwiek w programie Reset jest nie tak, które pokazuje, że Donald Tusk tam jest przedstawiany w złym świetle, generałowie, ministrowie i tak dalej. Czemu nie ma pozwów procesowych? Ano nie ma dlatego, że przecież ci ludzie wiedzą, że to jest wierzchołek góry lodowej i ci panowie, czyli pan redaktor Rachoń, pan profesor Centkiewicz, po prostu mówią prawdę. No, ale jeszcze Bogdan nie całą, Klich, bo całej nie znają. A Bogdan Klich też do sprawy się nie odnosi, kandyduje na senatora z ramienia Paktu Senackiego. Panie redaktorze, nie ma się co dziwić. Po prostu jak można mówić, jeżeli jest zasada taka, no komuś można wszystko mówić, lać wiadrami prawdę na głowie, a on powie, że to deszcz pada. To jest taki typ ludzi, którzy po prostu będą w tej chwili mówili, że nie rozmawiamy z wami, bo kłamiecie, nie rozmawiamy z wami, bo tam coś tak. Panie pośle, i tak dalej, i tak dalej. Warto też powiedzieć o innej rzeczy. Bogdan Klich jest też obecnym senatorem. Na liście swoich asystentów społecznych ma między innymi generała Macieja Hunię, byłego szefa Agencji Wywiadu za rządów Platformy i PSL-u, Piotra Niemczyka, który przecież jest ekspertem komisji, speckomisji z ramienia Platformy Obywatelskiej. Tam również znajdują się byli generałowie, no i na przykład Ryszard Sznep. No, taka grupa, można powiedzieć, bardzo silna, jeśli chodzi o wpływy na bezpieczeństwo zarządów Platformy i PSL-u. No, co to może oznaczać, skoro Bogdan Klich, który podpisał się pod tym dokumentem, który go zaakceptował, ma w gronie asystentów społecznych takie osoby? To oznacza, że ci ludzie nic się nie zmienili, ale to można mówić w ten sposób. Platforma nigdy się nie zmieni, ona będzie zawsze taka, jaka jest. Tylko przypomnijmy sobie, Platforma, co by nie mówić, kiedy powstawała, ona wychodziła trochę z tego pnia solidarnościowego, tego niepodległościowego. I proszę zwrócić uwagę, że teraz, jeżeli ja już się nie zwracam do członków Platformy Obywatelskiej, tylko zwracam się do ich potencjalnych wyborców. Przecież to jest wam, drodzy ludzie, naplucie w twarz. Że jeżeli wy nie dostrzegacie czegoś takiego, jak bardzo Platforma skręciła w lewo i jak bardzo poszła w te stare struktury, które się wywodzą z reżimu komunistycznego, jeżeli wy tego nie dostrzegacie, to naprawdę jest jakiś problem z tym myśleniem właśnie o tym, że to nie jest żadna formacja niepodległościowa, że to nie jest formacja solidarnościowa. To jest formacja właśnie zdrady tych ideałów. I dlatego trzeba po prostu z tym skończyć. Ich trzeba wyrzucić w demokratyczny sposób na śmietnik historii. No właśnie, ostatnia kwestia, którą trochę pan poruszył, to kwestia obrony emerytur esbeków. To jest jeden z punktów tego programu wyborczego Koalicji Obywatelskiej. Myśli pan, panie pośle, że to jest przypadek, czy to jest taka chłodna kalkulacja, że może jednak uda się tych wyborców pozyskać, a co za tym idzie, mieć lepszy wynik wyborczy? Panie redaktorze, ale popatrzmy też, przypomnijmy sobie formułę, jaką Donald Tusk wypowiadał właśnie, kiedy mówił o kwestiach esbeckich emerytów. On, cytuję to z pamięci, mówił coś takiego: krzywdy zostaną naprawione. Na miły Bóg, ten człowiek mówi o krzywdach esbeków,
a nie pamięta o tym, jak ci ludzie gnębili polskich patriotów, gnębili polski naród, to jest tak coś obrzydliwego, co ten człowiek w tej chwili opowiada, że jeszcze raz podkreślam, tego człowieka nie zmienimy, ale na miły Bóg zwracam się do jego wyborców. Popatrzcie, kogo wy macie za lidera. Zastanówcie się nad tym. I tu stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję. Moim Państwa gościem był Piotr Kaleta, wiceszef Sejmowej Komisji Obrony Narodowej, Prawo i Sprawiedliwość. Dziękuję, panie pośle. Pozdrawiam państwa. Ja również bardzo Państwu dziękuję. Kłaniam się nisko. Do zobaczenia.